Głównym tematem 24. sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu, która odbyła się 19 października, była oświata. Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminów maturalnych i zawodowych w roku szkolnym 2015-2016, przedstawił wicestarosta Jarosław Jurzak. Sesja zazwyczaj ta październikowa dotyczy tematu oświaty, bo wtedy jest składane sprawozdanie za poprzedni rok szkolny. No i stąd też jakaś tam część prezentacji związana z całym systemem oświatowym, z tymi problemami, które oświata boryka się na co dzień, ale też z tymi problemami, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć w przyszłości, musiała być przedstawiona. Tak też się stało. Oprócz informacji przedstawione zostały również wyniki ankiety przeprowadzonej wśród młodzieży mieszkającej w powiecie oświęcimskim. Ankieta dzięki temu, że objęła już dosyć sporą populację młodzieży, daje nam taki obraz sytuacji zarówno pod względem zainteresowań uczniów, jak i też tego, w jakim kierunku powinniśmy prowadzić politykę promocyjną poszczególnych placówek i co tak na dobrą sprawę ma największy wpływ, jeżeli chodzi o podjęcie decyzji w kwestii wyboru przyszłej szkoły średniej. W kilku tematach widać takie przesilenie, czy taką sytuację, gdzie zainteresowanie określonymi kierunkami kształcenia jest większe, czyli na przykład informatyk, technik, mechanik i tutaj jest zauważalny wzrost. Natomiast też jest charakterystyczne, że około 8,4% osób było zainteresowanych czymś, co do tej pory się nie pojawiało, czyli kierunkami artystycznymi. Czyli tymi elementami, które gdzieś tam zawsze są na jakimś marginesie życia szkolnego. Niemniej jednak okazuje się, że dla sporej, bo 8% ponad populacji uczniów jest zainteresowane właśnie taką działalnością i myślę, że przynajmniej jedna, a być może dwie placówki będą w stanie, albo już na ten moment są przygotowane na to, żeby taką ofertę adekwatną do zainteresowań uczniów przekazać, przygotować lub też rozbudować. Na 24. sesji powiatu radni podjęli 9 uchwał, między innymi zmianę statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, dokonania na rzecz gminy Brzeszcze darowizny działki położonej w Brzeszczach, udzielenia pomocy finansowej dla powiatu chrzanowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa dróg powiatowych, czy udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze powiatu oświęcimskiego.